No cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Happy Film. Tutaj zajmujemy się zabawkami z McDonald's. A dzisiaj bierzemy się za ostatnią część łączonej serii od Hasbro, czyli My Little Pony oraz Transformers. No to zobaczmy sobie z bliska, kogo dzisiaj mamy. A zaczniemy tradycyjnie już od kucyków. Tak jeszcze tylko dla formalności karteczka z całą kolekcją i lecimy. Pierwszym, jak się okaże, jedynym kucykiem na dzisiaj jest Applejack. Taki pomarańczowo-żółty kucyk w stylowym kapeluszu rodeo. O, zobaczcie, jak świetnie się w nim prezentuje. I jak widzicie, jest to kolejny kucyk w pozycji leżącej, ale znów nie ma tu z dołu żadnego kółeczka, nic takiego. Co w takim razie robi ten kucyk? Ano, ma taki grzebyk w kształcie łóżka do czesania ogonka. Serio, zaczynam mieć dosyć tych grzebyków. No nic, kucyku, dziękuję ci bardzo. Druga postać z tej kolekcji na dzisiaj jest za to bardziej oryginalna, bo nie jest to kucyk, jest to Spike, który jest smokiem. Ciekawe swoją drogą, czy mógłby się zaprzyjaźnić z Grimlockiem, nie wiem, spróbuję się potem dowiedzieć. No w każdym razie tak on z każdej strony wygląda, jak widzicie jest fioletowo-zielony, ma kolce na głowie, ma tu taki nieduży ogonek, ma bardzo wielkie oczy. I co ten nasz smok robi? Ano gdy poruszymy jego ogonkiem, wtedy pojawiają mu się serduszka w oczach. Nachodzi go taki przypływ uczuć, o, w ten sposób. Bardzo fajnie to wygląda. Dziękuję ci smoku bardzo. Wracaj do swoich. No i tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o kucyki i powiązane z nimi postaci. Przechodzimy do Transformerów. Przypomnijmy sobie jeszcze ich karteczkę tylko i zobaczmy, kogo z tej ekipy dzisiaj mamy. Pierwszym robotem na dzisiaj jest Windblade. Transformer, co ciekawe, płci żeńskiej. Czyli jak widzicie, mamy tu nareszcie jakiś parytet, więc ewentualne oskarżenia o seksizm możecie zatrzymać. Jest to przedstawicielka Autobotów. Transformer latający, widzicie, ma skrzydła, o tak się z każdej strony prezentuje. I jaka jest jej funkcja? Tu z tyłu ma taki przełącznik, który gdy pociągamy, kręcą mi się wirniki na skrzydłach. O, w ten sposób może lecieć na bitwę z Decepticonami. Okej, okay, Windblade, leć dalej, nie zatrzymujecie. Drugim robotem na dzisiaj jest Megatron, dowódca Decepticonów, czyli prawdopodobnie jeden z najbardziej złych Transformerów, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Spójrzcie zresztą tylko, jak negatywnie jest nastawiony. O. Dobrze, i tak on się prezentuje z każdej strony. Nieznacznie tam rękami porusza, trochę nogami. A jaka jest jego funkcja? Tu z tyłu głowy, jak pewnie zauważyliście, ma takie pokrętło, które gdy nakręcimy, to postawimy, Megatron maszeruje przed siebie, jak zakładana bitwa z Autobotami. Okej, okay, Megatronie, ruszaj dalej. No to mamy za sobą całą kolekcję My Little Pony i Transformers. No i tak jak obiecałem, zrobię teraz dłuższe podsumowanie z moją opinią o obu tych seriach zabawek. Jak da się łatwo zauważyć, figurki w obu tych seriach są w dość niestandardowej wersji, takiej mocno bajkowo-zabawkowej, chyba z założenia mającej być do bólu uroczej. Ma to pewnie jakiś swój sens, ale osobiście wolałbym bardziej klasyczną wersję tych postaci. Niemniej jednak te też komuś na pewno mogą się podobać. Jak pewnie wywnioskowaliście z odcinków, nie jestem szczególnym znawcą kucyków, a prawdę mówiąc wiem o nich dość niewiele, więc nie mogę jakoś szczególnie merytorycznie się wypowiedzieć. Ale uważam, że są to całkiem ładne figurki, gorzej tylko z ich funkcjonalnością. No bo właściwie tylko połowa tej serii ma jakieś fajne funkcje, druga połowa ma po prostu te grzebyki. To jest straszne lenistwo twórcze. Okej, no może nie miał nic przeciwko tym grzebykom, ale mogli to jakoś fajnie rozwiązać. Na przykład każdy kucyk miałby taki grzebyk, ale jednocześnie każdy pełniłby jeszcze jakąś funkcję. A grzebyk byłby tylko dodatkiem, wtedy byłoby zdecydowanie ciekawiej moim zdaniem. No ale tak jak mówię, figurki są całkiem ładne. Fanom kucyków na pewno się spodobają. No i ogólnie kucyki to spoko stworzenia są, więc myślę, że okej. Jeśli chodzi o Transformery, to one z samej zasady podobają mi się bardziej, bo bardzo lubię Transformery, to jest jedna z moich ulubionych marek, jeśli chodzi o zabawki i całą tą otoczkę. Tutaj minusem tej kolekcji może być to, że nie transformują się one, jest to taka uproszczona ich forma. Właściwie to już któraś seria McDonaldowska Transformerów, które się nie transformują, a szkoda, bo pamiętam jeszcze sprzed wielu lat takie serie Transformerów z Happy Meal, które właśnie jakąś tam funkcję transformacji miały, zwykle dość prostą, ale naprawdę niezłą. Mam gdzieś kilka w domu jeszcze takich i to było naprawdę fajne. Tutaj niestety tego brakuje, tak jak już mówię, w kilku seriach od jakiegoś czasu. Broni się trochę w tej serii Bumblebee, który wyszedł w dwóch wersjach, więc nim można się w transformację bawić,
No, na przykład nieszczęsny Starscream jest skazany na bycie zawsze samolotem. No ale to jest jeden z minusów, są też plusy, bo każda figurka ma jakąś swoją unikatową funkcję, wszystkie coś tam robią i to jest moim zdaniem ok. Na pewno dodaje im sporo uroku. Mówię, wolałbym bardziej klasyczną wersję Transformerów, transformującą się, ale ta też jest całkiem fajna. Więc ogólnie pozytywnie oceniam obie serie, mają swoje wady, nie są najlepsze jakie mogłyby być, ale swoich zwolenników myślę, że znajdą. Jak ktoś jest kolekcjonerem którejś z tych serii, to myślę, warto je mieć. Ja osobiście cieszę się, że je mam. Okej, okay, dziękuję Wam za wysłuchanie, co miałem do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że dokończyłem wreszcie ten temat, bo teraz jest akurat dobra okazja, żeby do tego tematu wrócić. Jak pewnie wiecie, nią też się niedługo zajmiemy. A na teraz to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję Wam raz jeszcze za obejrzenie tego materiału. Szczególnie chciałem pozdrowić w dzisiejszym odcinku Ninę, wielką fankę kucyków, i podziękować jej za całe wsparcie, jakie mi okazuje, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla mnie, aż chce mi się dzięki takim osobom nagrywać. No nic, zapraszam Was na kolejne moje materiały, a na dzisiaj już żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć!